Dzień dobry. Dzień dobry. Nadal nie złożyłaś podania. Pomyślałam, że przyda ci się wzór. Nie potrzebuję wzoru. Po prostu jeszcze nie podjęłam decyzji, co zrobię. A nad czym tu się zastanawiać? Napisz to podanie, ja cię poprę i będziesz mogła zostać w domu dziecka do ukończenia nauki. A może ja mam już dość tego bidula? I gdzie ty dziecko pójdziesz? Na swoje. Jakie swoje? Z czego będziesz żyć? Znajdę pracę. Co to może być za praca bez kwalifikacji? Sprzątanie? Przecież z twoimi ocenami mogłabyś mierzyć wyżej. Póki co choćby i sprzątanie. Po maturze poszukam czegoś lepszego. Czyli będziesz pracować i uczyć się jednocześnie? Nie ja pierwsza. Myślę, że nie masz żadnego wyobrażenia o tym, jak wygląda życie poza tymi murami. Ile kosztuje czynsz, ile wyżywienie. Chyba jakaś wyprawka z bidulami się na usamodzielnienie należy, nie? Te kilka tysięcy? No ile to starczy, jak się nie ma własnego konta czy choćby koca? Czemu tak się uparłaś, żeby wyprowadzić się z miejsca, w którym masz przynajmniej zapewniony dach i pełny talerz? Nie zrozumie pani. Tutaj nie jest tak źle. Myślisz, że gdzie indziej będzie lepiej? Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Kiedy tam masz gościa? Jakiego gościa? Nie wiem, ktoś na ciebie czeka w ogrodzie. To idź.